30 sekund. Proszę pana, ja pozwolę sobie jednak przedłużyć ten czas. Panie przewodniczący, żeby było jasne, pan oprócz tego, że kandyduje, tutaj jest również posłem. Jako poseł nie zajął się pan sprawą pasłynka w najmniejszym elemencie. Pan nie ma kwalifikacji moralnej do tego, żeby startować na prezydenta Rybnowa. To dzięki aktywności osób, które pytanie pomogły. Bardzo proszę, bardzo proszę. Pytanie! Pytanie! Panie, koniec! Proszę spokój, bo jak będziemy krzyczeć, to pan Mariusz nie zada tego pytania. Panie, ale wyczerpał czas, jakie jest prawda! Trochę więcej. Bardzo proszę, pytanie. Pan na ostatniej debacie powiedział, pytanie, że pan przeczytał mój list. Otóż panie Śliwka, człowiek inteligentny czyta, rozumie, a później działa. Pan nie zrozumiał, nie zadziałał. Więc zapytam pytanie, bo to już jest skończone. Koniec pytania. Proszę mi powiedzieć, co poza przeczytaniem tego listu pan w tej sprawie zrobił. Dobrze, dziękuję bardzo. Uszanujmy to, że pan Mariusz jest troszeczkę zdenerwowany. Powiedział swoje pytanie. Półtorej minuty. Panie. Bardzo proszę o spokój. Półtorej minuty na pana Andrzeja Śliwkę. Panie Rafale, szanowni państwo, ja pozwolę się trochę nie zgodzić z panem, bo ciężko szanować kogoś, kto w swoim liście co drugie zdanie kogoś obraża. Trochę się dziwię, że część sali biła brawa, bo wspólnie z panem Michałem apelowaliśmy, żeby nie wspierać hejterów, osoby, które są właśnie tymi osobami, które generują takie niezdrowe emocje. List przygotowany. Bardzo proszę, panie Mariuszu. List, bardzo proszę. List przygotowany. Bardzo proszę o spokój. Proszę państwa. Bardzo proszę. Co pan robi? Co ja? Co ten pan robi? Jak pan pozwala? Proszę pana, bo wezwiemy... Proszę usiąść. To jest debata, a nie... Szanowni państwo, naprawdę proszę o ostudzenie emocji. Apelujemy o spokój. Proszę usiąść. Szanowni państwo, proszę usiąść. W sprawie naszej debaty. Rozmawiamy, szanowni państwo, rozmawiamy merytorycznie, przedstawiamy... Prosimy o spokój. Naprawdę proszę, apeluję do wszystkich i prawej, i lewej, i centrum, żebyśmy się naprawdę wyciszyli, uspokoili. Szanowni państwo... Proszę, spokojnie. No, słuchajcie, przemoc fizyczna to już jest za dużo. Proszę państwa, są tutaj nasi kandydaci. Jest debata. Nie pozwólmy, żeby ona się wypchnęła nam spod kontroli, tak? Bardzo proszę. Dodajmy prawdy, a nie! Bardzo proszę o spokój. Bo zaraz skończymy tę debatę i rozjedziemy się do domu. Bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę włączyć półtorej minuty czas. Będzie odpowiedź pana Andrzeja Śliwki na to pytanie. I będzie potem pytanie dla pana Michała Mistana i kończymy debatę. Bardzo proszę. Szanowni państwo, no ciężko mi cokolwiek się odnieść, panie Rafale, bo się nie zgadzam z panem w tym zakresie, że w dyskusji publicznej powinna panować właśnie umożliwienie wypowiadania takim osobom, które obrażają, kłamią, manipulują. Niestety pan Lewandowski w swoich wypowiedziach tak funkcjonuje. Przygotował materiał, który jest kłamliwy, który obraził wszystkich pozostałych kontrkandydatów pana Michała. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Jeżeli mogę odpowiedzieć, szanowni państwo, na taki apel. Ja uważam, szanowni państwo, że my w debacie politycznej powinniśmy właśnie rozmawiać o sprawach ważnych, a osoby, które próbują zakłócić rzetelną debatę, tak jak pan Mariusz Lewandowski, no niestety nie powinny uczestniczyć w tej debacie. I z żalem to mówię, z bólem to mówię, bo jestem za wolnością. Jestem za tym, żeby każdy mógł powiedzieć, co chce, ale wolność nie polega na tym, że można kogoś obrazić. Wolność nie polega na tym, że można komuś grozić. Wolność, panie Mariuszu, nie polega na tym, że można kogoś bić. I musi pan to zrozumieć. No pan teraz krzyczy. Bardzo, bardzo proszę o spokój. Pan teraz krzyczy, no pana materiał był stekiem obelg, stekiem kłamstw i jeżeli pan się pyta, co w tym zakresie zrobiłem, to dałem to do mojego adwokata, żeby przeanalizował to pod kątem prawnym. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie do pana Michała Mistana. Bardzo proszę, panie wicemeterku, bardzo tutaj, niebieskim, bardzo proszę. Tak, ostatnie pytanie, tutaj mikrofon. Gdzie jest mikrofon? Nie ma więcej pytań, to jest ostatnie pytanie.
Proszę mikrofon dla pani. Tak, bardzo proszę o mikrofon. I kończymy. I kończymy debatę. Ostatnie pytanie. Bardzo proszę. Już podpieprzył mikrofon.